Na program zaprasza Agencja Artystyczno-Koncertowa Koral, Twój nieodzowny partner przy organizacji imprez z udziałem gwiazd estrady. Rozmowy w Izbie Ustarki, czas zacząć. Dzisiaj odwiedzimy miejscowość, która jest mi, nie ukrywam, bardzo bliska. Porozmawiamy też o porządkach przedświątecznych w naszym domu i w naszej izbie. I nie będziemy stronić od muzycznych doznań. Gościmy w Wiejskim Domu Kultury w sołectwie Grabówka, gdzie jedno z pomieszczeń zainspirowane jest izbą u Starki. To właśnie tutaj stworzyliśmy nasze małe studio. Kroczy przez życie drogą, którą wyznaczył dla siebie sam. Znaleźć na niej nietrudno ścieżki złe, które radością nie dają szans, a my wspólnie wyruszymy, wspólnie zdobędziemy nasz cudowny życia szlak. Razem ty i ja, do szczęścia nam potrzeba nas. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Bo tylko ten nasz świat wciąż jest kolorowy, tylko nasz. To jest prawdziwy skarb, można dzielić go na dwa. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Kroczysz trasą życia krętych dróg. Sobie chciałbyś wyznaczyć cel. Znajdziesz na życia ścieżkach szlaki złe. Choć prostsze są, omijaj je wciąż, a my wspólnie wyruszymy, wspólnie zdobędziemy nasz cudowny życia szlak. Razem ty i ja, do szczęścia nam potrzeba nas. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Bo tylko ten nasz świat wciąż jest kolorowy, tylko nasz. To jest prawdziwy skarb, można dzielić go na dwa. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Zdobędziemy nasz cudowny życia szlak. Razem ty i ja.
szczęścia nam potrzeba nas. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Razem ty i ja, tak życie trwa. Ci z Państwa, którzy prześwietlili moją historię, doskonale wiedzą, że często mówię o miejscowości, w której mieszkam. Zwykłem określać ją mianem małej, malowniczej miejscowości położonej w Dolinie Nadodrzańskiej. Dzisiaj jednak nieco szerzej, a może i barwniej. Przedstawię Państwu to miejsce wspólnie z moim gościem, który już razem ze mną przy stole w izbie u Starki. Moim gościem jest pani Irena Pielka, sołtys wsi Bluszczów. Witam serdecznie. Ja również witam. Pani Irko, w zasadzie nie wiem, o co powinienem pytać, bo tak mi się wydaje, że jako mieszkaniec wszystko wiem o Bluszczowie. Chciałbym jednak zachęcić odbiorców naszego programu, aby odwiedzili to miejsce, tą małą krainę, wręcz dodam mlekiem i miodem płynącej. Bluszczów. Gdzie znajduje się to sołectwo na mapie Śląska? Na mapie Śląska Bluszczów należy do powiatu wodzisławskiego. Położenie Bluszczowa to jest w części zachodniej gminy Gorzyce. Jest to jedno z 12 sołectw gminy, bo w gminie Gorzyce jest 12 sołectw. I bardzo charakterystyczna lokalizacja, tak. Bo sąsiadujemy z polderem Buków, czy też zbiornikiem Racibórz Górny. Ilu mieszkańców liczy na dzień dzisiejszy miejscowość Bluszczów? Pytam tak z ciekawości. Tak z ciekawości. Bo ja sam nie wiem. Tak z ciekawości to 971 mieszkańców. To dużo czy mało w stosunku do mieszkańców sąsiednich miejscowości w gminie Gorzyce? No tak średnia. Czyli wcale nie taka mała miejscowość, tym bardziej, że jeżeli chodzi o obszar, to też wcale nie mały. Nie, nie jest mały, bo Bluszczów ma aż 530 hektarów powierzchni. Drodzy Państwo, lokalizacyjnie już wiemy, gdzie dotrzeć. Wiemy, że to wcale nie jest taka mała miejscowość obszarowo i pod względem mieszkańców. I co ciekawe, chyba jedna z bardziej urokliwych miejscowości, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu. Zadziałajmy zatem na wyobraźnię. Odwiedzając na przykład mnie w Bluszczowie, chciałbym gości zaprosić w jakieś urokliwe miejsca. Gdzie powinienem zabrać ich w Bluszczowie, żeby pozostawić te dobre wspomnienia z pobytu w tym miejscu? No mamy w Bluszczowie takich parę fajnych miejsc. Ja na przykład mnie zaprosiła do Parku Leśnego Olszynka. W parku znajduje się pomnik powstańców śląskich. Można poćwiczyć. Jest tam siłownia plenerowa, plac zabaw, a latem kwitną piękne hortensje. Również warto zobaczyć pomnik świętego Jana Nepomucena, który jest usytuowany na wzgórzu Kamieniec. Z tego wzgórza właśnie są piękne widoki, można podziwiać na Dolinę Nadodrzańską. Zaprosiłabym również na ulicę Powstańców. Mamy tam kaplicę Ave Maria, która jest z 1907 roku. Wybudowana jest przez małżeństwo Machnik na styl starego kościoła w Rogowie. Również warto się udać na ulicę Kamieńską. Jest tam kaplica świętego Antoniego, która jest przeniesiona z nieistniejącej już wsi Kamień. W 1997 roku była powódź i właśnie po tej powodzi mieszkańcy zostali wysiedleni. A na miejsce tej wsi jest ten zbiornik retencyjny. Ostatnio dość często w programach rozmawiamy o miejscowościach, które zniknęły z mapy Śląska, w ogóle zniknęły z mapy, a to ze względu na budowę polderu, czy też zbiornika przeciwpowodziowego, który już został ukończony. I też odrobina tej historii związanej z mieszkańcami Kamienia, nieistniejącej już miejscowości, została odtworzona w Bluszczowie. To między innymi ta kaplica, o której pani wspominała, ale jest również nowy krzyż, który też został przeniesiony z Kamienia.
Jest krzyż, to jest przy ulicy Powstańców też jest krzyż, u Państwa Siedlaczek jest w ogrodzie. Jeżeli chodzi o udogodnienia dla mieszkańców, to warto dodać, że w Bluszczowie działa, co ważne, pełnoklasowa szkoła podstawowa oraz oddziały przedszkolne. Integracja lokalnego społeczeństwa no, też pełni znaczącą rolę w Bluszczowie. W Bluszczowie działa, prężnie działa koło gospodyń wiejskich, zespół śpiewaczy blusz, mamy ochotniczą straż pożarną i takie to życie kulturalne, ta integracja, to wszystko odbywa się w szkole podstawowej, bo w Bluszczowie nie ma świetlicy wiejskiej, więc bardzo się cieszymy, że jest ta szkoła tam. Spotkania takie również integracyjne są organizowane na placu OSP w Bluszczowie, między innymi co rok organizujemy kolędowanie pod chmurką wraz z Orszakiem Trzech Króli, a w parku Olszynka przywitanie Nowego Roku. Więc ta integracja jest, ale wiem, że oczywiście jeśli są jakieś spotkania czy koło gospodyń, to wszystko w szkole. Oj, Pani Irko, zmartwiła mnie Pani strasznie. Ja myślałem, dlaczego? Że w samych superlatywach będziemy opowiadali o Bluszczowie, a tu proszę, psikus, w Bluszczowie nie ma świetlicy. Nie ma miejsca, gdzie można byłoby zorganizować na przykład zebranie wiejskie. To wszystko w szkole organizujemy, zebrania wiejskie. Czyli jednak jest takie miejsce, ale zastępcze. Myślę, że warto byłoby nad tym pomyśleć. Nawet się nie obejrzymy, a za kilka tygodni zawita wiosna, a co za tym idzie chęć wyruszenia w teren rowerem. Czy przez Bluszczów przebiega szlak rowerowy? Przebiega szlak rowerowy 316, numerze 316 i jest obok tych naszych pięknych kapliczek i koło wzdłuż pomnika Nepomucena. Czyli wybierając się szlakiem rowerowym jesteśmy w stanie odwiedzić te wszystkie ciekawe miejsca, które nam Pani dzisiaj wskazała. Udało nam się poznać lokalizację Bluszczowa. Trafnie wskazała nam Pani miejsca, które warto zwiedzić i zobaczyć w Bluszczowie. Pozwoli Pani, że udamy się tam z kamerą. Bluszczów to wieś w Polsce położona w województwie śląskim w powiecie wodzisławskim w gminie Gorzyce. Nazwa wywodzi się od polskiego słowa bluszcz, nazwy określającej roślinę z rodziny araliowatych. Wieś jest bardzo stara, o czym świadczą znaleziska archeologiczne pochodzące z mezolitu, czyli środkowej epoki kamienia. Są to ślady narzędzi mikrolitycznych. Pierwsza wzmianka o wsi Bluszczów pochodzi z roku 1239. Figuruje ona w wykazie wsi dziesiętnych kolegiaty Świętego Krzyża w Opolu, obok takich miejscowości jak Gorzyce, Olza, Odra, Kamień, Bełusznica czy Buków. Pod względem ukształtowania terenu należałoby wspomnieć o pięciu pagórkach, wśród których rozbudował się przed wiekami Bluszczów. Są to Kamieniec, Kadłub, Kępa Duża, Kępa Mała i Glawa. Na jednym z tych pagórków, zwanym Kamieniec, stoi barokowy pomnik świętego Jana Nepomucena, wykonany z piaskowca. Zasłonięty prawie zupełnie konarami rosnącej obok dorodnej lipy. Tymczasem zaś pomnik ten jest niewątpliwie jednym z najciekawszych spośród tego typu obiektów na Górnym Śląsku. Najcenniejszym bodaj zabytkiem na terenie gminy Gorzyce. Do stwierdzeń takich upoważnia nie tylko jego ponad 250-letnie pochodzenie, ale unikatowa wręcz forma ikonograficzna i walory artystyczne oraz przypuszczalne autorstwo najwybitniejszego na Śląsku rzeźbiarza XVIII-wiecznego, którym był Jan Melchior Osterreich. Olszynka to niewielki, bo zajmujący powierzchnię około hektara, ale bardzo urokliwy park z pomnikiem powstańców, położony na skraju Bluszczowa. Po ostatniej wojnie nazwano oficjalnie Olszynkę Parkiem Weteranów Powstań Śląskich. Jak pokazała historia, szumna nazwa nie przyjęła się. Miejsce pozostało swojską i jakże ciepłą, bo bliską sercą wielu bluszczowian Olszynką. Jest to miejsce bardzo często odwiedzane przez mieszkańców. Kiedyś organizowane były tam festyny, a teraz mieszkańcy chętnie korzystają z ulokowanej siłowni pod chmurką czy małego placu zabaw dla dzieci. W Bluszczowie znajdują się dwie kaplice przydrożne oraz kilka krzyży. Jedna z nich mieszcząca się przy ulicy Powstańców sięga roku 1907. W tymto roku pan Benedykt Machnik, mieszkaniec Bluszczowa wraz z żoną, panią Marianną, będąc już w podeszłym wieku i nie mając dzieci, postanowili pozostawić po sobie pamiątkę. Kaplicę, która zbudowana została na wzór starego kościoła w Rogowie. Druga z kapliczek ma dość bogatą historię.
po tym jak mieszkańcy sąsiedniej miejscowości Kamień zostali zmuszeni do całkowitego wyprowadzenia się ze swoich gospodarstw w związku z budową na ich terenie zbiornika wodnego tzw. Polderbuków, przeniesiono kaplicę z opustoszałej miejscowości Kamień do sąsiedniego Bluszczowa. Prace polegały na tym, że pracownicy firmy budującej zbiornik najpierw rozebrali kaplicę w Kamieniu, a następnie przewieźli do Bluszczowa. Kaplicę postawiono tuż za wałem zbiornika w sąsiedztwie domostw przy ulicy Kamieńskiej. Odwiedzając Bluszczów warto zobaczyć stary kamienny przydrożny krzyż, który usytuowany jest na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i ulicy Powstańców. Krzyż jest wykonany z dwóch części. Dolną część tworzy kilka cokołów z piaskowca. Nowsza, górna część składa się z dwóch belek tworzących krzyż. Wykonane są z tarasa. Na belkach zawieszona jest duża porcelanowa figura ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W środkowej części krzyża znajduje się wnęka, w której umocowano porcelanową figurę Matki Boskiej. Wnękę otaczają dwie małe ozdobne kolumny. Z tyłu drugiego cokołu, licząc od dołu, wyryty jest napis Fundator gminy Bluszczów 1885. Na uwagę zasługuje również kapliczka szafkowa, wisząca na drzewie przy ulicy Wiejskiej. Jak podaje miejscowa ludność, jest ona dość stara. Jej początków można szukać w okresie międzywojennym, kiedy to dwóch mieszkańców Bluszczowa, pan Helczyk i Klimanek, powracając z Częstochowy, prawdopodobnie z pielgrzymki, przywieźli ze sobą obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten został umieszczony w drewnianej małej kapliczce, którą zawieszono na drzewie przy głównej drodze. W miejscowości znajduje się także nowy krzyż. Jeżeli chodzi o lokalizację na terenie Bluszczowa, to na pewno tak, ale w rzeczywistości jest to krzyż, podobnie jak wcześniej wspomniana kaplica, z terenu nieistniejącego już sołectwa Kamień. Mała malownicza miejscowość pełna krętych dróg i dróżek, zamieszkała przez życzliwych i otwartych mieszkańców. Odwiedzając ją, z pewnością będziecie chcieli tutaj wrócić. Partnerem programu jest Radio Bercik, najlepsze radio w sieci, www.radiobercik.eu. Z kamerą odwiedziliśmy Bluszczów, ciekawe, urokliwe miejsce na mapie Śląska, ale z góry, z drona dało się zauważyć również tory kolejowe. Czy to przypadek, tam tylko i wyłącznie towarowy pociąg przejeżdżał przez Bluszczów? Nie, były osobowe pociągi. Do Raciborza, do Pszczowa się jeździło do szkoły. Do Raciborza teraz zlikwidowano i nie ma nic. Jedynie to tam jeździ taka mała drezyna. Zapytałem to tak troszeczkę w cudzysłowie, bo nie ukrywam, że znam ten temat kolei. Sam zresztą korzystałem z pociągów, będąc takim małym brzdącem, bo nieopodal mojego domu przebiega ten trakt kolejowy, tory kolejowe. I w pobliżu mostu była ulokowana stacja. Była ulokowana stacja, ale tam już nie ma nic. Te wszystko budynki są wszystko zlikwidowane. Pani Irko, nie wiem, czy tylko ja mam taką potrzebę, ale być może pani jako sołtys sołectwa również, żeby tym młodszym mieszkańcom odwiedzającym naszą miejscowość, mieszkającym w naszej miejscowości, pokazać odrobinę tej historii. Nie wiem, czy to tylko mój wybujały wymysł wyobraźni, ale marzyłoby mi się na przykład w miejscu, gdzie była stacja kolejowa, ustawić tablicę, taką, która by informowała, w tym miejscu była stacja. Mamy przecież barwne rysunki, które pokazują stację kolejową w Bluszczowie, której już nie ma, młyn, który był prywatnym młynem, ale też już na dzień dzisiejszy nie istnieje. Moim zdaniem to są miejsca, które warto upamiętnić, na przykład stawiając taką, wystarczy chyba, tablicę informacyjną. Może byśmy wspólnie o tym pomyśleli? No można pomyśleć, jedną taką tablicę informacyjną, ale o tych naszych wszystkich zabytkach to jest przy ulicy Kamieńskiej, gdzie jest ta oaza wypoczynkowa. Tam też jest małe mini zoo, też warto zobaczyć, ale jest tablica i tablica taka informacyjna jest obok pomnika Nepomucena, ale tam też by było warto wspomnieć, bo to jest jednak
przeszłość i tam przecież kiedyś nie było aż tyle autobusów, samochodów, że wszystko się jeździło, to wszystko był pociąg, z pociągiem się jeździło. Pani Irena Pielka, sołtys sołectwa Bluszczów, dzisiaj razem ze mną w izbie Ustarki. Pani Irko, od dzieciństwa mieszka Pani w Bluszczowie, taka rodowita bluszczowianka? Rodowita bluszczowia od dzieciństwa. Czyli w zasadzie wszystko Pani pamięta jak na dłoni. No nie wiem, różnie to bywa. Ale dzisiaj udało nam się tak Państwu barwnie przedstawić ten Bluszczów, że ja nie umieszkam dodać, że o Bluszczowie powstała również książka. Jest taka mała broszurka wydana. W tej broszurce są właśnie rysunki, które wykonał pan Pogan. Jest tam, jak kiedyś wyglądała stara stacja, dwór Laryszów, młyn. Kiedyś był młyn w Bluszczowie, stary młyn w Bluszczowie. Czyli ja myślę, że pan Jakub Pogan nie będzie miał nic przeciwko, kiedy te jego prace wykorzystamy na przykład przy ustawianiu tych tablic w Bluszczowie i wtedy każdy z Państwa, kto będzie odwiedzał ten malowniczy zakątek Śląska, przejeżdżając przez Bluszczów na przykład samochodem czy na rowerze, zatrzyma się przy tej tablicy informującej o tym, co było w danym miejscu, a czego już niestety nie ma. Jeszcze chciałam może dopowiedzieć, tak przerywam, dopowiedzieć, że są tam właśnie w tej broszurce są jeszcze takie wiersze pana Klimanka, Jacka Klimanka. Mała, ale malownicza miejscowość, kryjąca wiele ciekawostek, Bluszczów. Pani Irko, jest pani rodowitą mieszkanką Bluszczowa. Czy kiedykolwiek przyszło pani do głowy, a wybrnę z tej miejscowości do jakiejś innej? Nigdy, bo jest piękna miejscowość. Jestem tu sołtysem bardzo długo. Która to już kadencja? Która? Piąta. Od 2003 roku. Drodzy Państwo, i bardzo się cieszę, że mieszkańcy właśnie mają do mnie takie zaufanie. Lepiej trafić nie mogliśmy. Dzisiaj w izbie Ustarki sołtys z takim stażem. Czyli w zasadzie z rękawa wyciąga każdą informację o sołectwie, do którego chcieliśmy Was zaprosić. Myślę, że kamera uchwyciła już te ciekawe miejsca, które Państwo już niebawem będziecie mieli okazję zobaczyć, odwiedzając Bluszczów. Ja ze swojej strony dziękuję za odwiedziny w naszej izbie Ustarki i za to, że podzieliła się Pani tymi informacjami i zachęciła do odwiedzenia tego urokliwego miejsca. A Państwu przypominam, Pani Irena Pielka, sołtys sołectwa Bluszczów, była naszym gościem. Ja również dziękuję za zaproszenie. Zabawimy się.
Starka w naszej izbie wprowadziła wiele pozytywnych zmian. Co jakiś czas sugeruje, by porozmawiać o tym czy o tamtym. Ale dzisiaj to już naprawdę przesadziła. Zresztą zobaczcie sami. Wiosna, wiosną, gdy śpiewa ptak, wiosna, wiosna w oko... Kurczę, kaj ten Tomek je, już tu miał dawno być. Samej mnie tu z tymi porządkami zostawił i o nie wiem. Jak go nie ma, tak go nie ma. Się człowiek ino znerwuje, a nic więcej. Stareczko, nadchodza. No nareszcie już go tam kaj słychać. Wielasz to idzie czekać. Cóż ty to tu wyrobisz, starku? No chłopie złoty, święta, pra, wiosna idzie, no to trzeba porządki porobić. A przestań się dnymy se tu w izbie ja u starki, a nie porządko gości się... przyjmujesz, ja gości przyjmuję, siedzimy se sam do kupy i co? Roz do roku też trzeba porządek zrobić. A powiem ci, kaj zajrza, tam je czysto. A wedle mnie nie. Według a co mnie ci to tu nie pasuje? Sobie. A co, ja już tu widzisz pouchraniała, teraz musz ty robota. Widzisz, masz tu drabina. Ale żebyś się nie zmarasił, to ci dom fortuch, bo bez fortucha w kuchni nie może być. Starko, a mocie to taki fortuch na mój rozmiar? Ja przytrzymaj, obróć się. Widzisz, jeszcze i na chrupszego by było, nie staraj się. I teraz tak, ja już to co ja umiała, wiesz, swoje lata też mam, a teraz co zrobisz ty? Musisz wyleźć na drabina, oczyścić mi ta lampa. Ta lampa? Tak, przepucować byrny. Ale to wysoko jest. A co się drabinę boisz, albo roboty się boisz? No roboty się nie boję. Ja? Nie się zdarzy, się roboty boisz. Tam masz drabina, nie bój się, bo śni nie spadniesz. Po tym się jedziesz, widzisz, gardyn, sztangi trzeba poobcierać. Okno, że już opucowała, gardina mu wybiglowano, to mi ją jeszcze powiesisz. Też i jak się jedziesz po malutku, co nie mi sam nie spadniesz. Też mi się dostało robota. No a co? Wszystko mamy będą robić. No, jajajajajaj. Wiesz, wiosna idzie. Jakoś to teraz pucowo. Już lepszy? Ja? Teraz już lepszy, no. Tak, podmuchaj. No, żeby nie być trzeba było... kobietą, być żeby kobietą. Nie trzeba było za tobą poprawiać. No, ja? Dobre. Już ci się to świeci. No, teraz ta gardinsztanga, gardina powiesisz. Ja już też tu, wiesz, po malutku kończa. Ale nie staraj się. Za ta robota nagroda u starki będzie. Upiekła dziś zista, zrobimy se bonyn kawy i se posiedzimy. A ja jestem przyzwyczajony, że starka mi zawsze dowali pieniądze. Ja pieniądze, a co? Starko, chcesz zbyć zistą. A ty myślisz, że starka ma aż tako wielko pędzę? No, a być rod... ci dobrze, że obleczono, ja, fajnie wyglądasz. Być rod, że możesz starce pomóc. Kosmetyczka, no. Spa, co ja. Chwila ty się tako nowoczesno starka. No bo dzisiaj już takich starych starków nie ma. A żeby dzisiaj być na topie, jak to młodzi go dają, to trzeba jakoś zadbać o siebie. Taką starka, dur na topie. A co? A jak? Tak w ogóle to my się ze starką bardzo dobrze komponujemy. Ja? No jak z wnukiem, moja krew. Ach, z wnukiem. No. Starko, byś powiedziała, że ja taki kawaler do ciebie bych mógł być. Razem bymy sobie wyjeżdżali. No to ale co by mój na to padł? A no trochę nic. A co by moja powiedziała? Co by tam zrobić? W takim razie, Starko, sprzątamy dalej. Ja, franił mi. Wiosna, znów nam przybyło lat wiosna. Wiosna w koło. I kwitną bzy. Widzisz? Już? No pomału ja. Jak się wiosna zaczyna i obejrzy, widzisz jak se teraz podziwasz, lampa pięknie świeci, bra, gardina czysto powieszona, je tu piękniejszy czy nie? No, je piękniejszy, no ale mi się zdało, nie. Że cały czas tu mamy pięknie w tej izbie. Mamy pięknie, ale też musi być i czysto, jak się tu ludzi zaproszą. My tego nie widzimy, a ludzie widzą. A jeszcze ci zapomniała powiedzieć, wiesz, ale to już zrobię, jeszcze pajączyny zapomniał poobmiatać. Ale tu nigdzie nie ma pajączyn. Ja no się nie rozglądał, wiem. Nigdzie nie ma ja? Pajączyn. My tu w no izbie mamy tak czysto, jak umie w doma. No też to, je durch czysto. To ja ci uwierzę. Ale że my se narobili, wiesz, porobili, to se teraz wypijemy kawa. Upiekła ci zista, synku, za to, żeś mi tak pomógł. O jakim smakuje ta zista? A zitronowo. Zitronowo? Zitronowo i nawet z lukrem. Wiesz? To ten lukier skosztuje na samym początku. I ja ci powiem, i teraz wiesz, jak tak se wyśla w chałupie, se pozaglądasz i je wszędzie czysto, to teraz się trzeba chycić porządków na dworze, na ta wiosna.
No starko, no przestońcie, że ja durych będę robił. No a tuż ty myślisz, że kto wszystko to baby będą robić? Mąż doma zegródka? No mam i zawsze tam je porobione. Ja? A kto ci to porobił? No. Ja? No przyznaj się. Widzisz, Jose też już chytą na wiosna robota. Co je chłopsko, no czekajcie, to je chłopsko. Starko, bo jak je durych porobione, no to rychtyk, ale no ktoś musi to robić. No toż właśnie, ale trzeba też, na pewno to robi twoja baba, prawda? No, jak nie. Gańba się je przyznać, ale tako jest prawda. Ale ja ci powiem, wiesz, że jak ja se doma kwiatki sadza, to ja też do tego chłopa nie wołam. Ja se to sama robię. Ale już zesieć strowa, zryć kąsek ze grudki na gryncoj, no to uszcza chłopa. Pomogasz to tej babie, czy nie? No. Ja, widzisz? No. Nie masz czasu, pra. Czy ty idź z robota? No mam, starko, ja też dużo robię w chałupie, no. Ja bym tak musiała z twoją babą pogadać, to bym wiedziała, co rychtyk. A ja to konieczne. No nie wiem, ale ja się rozśnią z podką. Nie staraj się i ja se śnią pogodą. Ale wiesz, zaś je tak. Ona je w duma, ty zganiusz. Chodzisz do roboty, będę co robisz. No to też ci trzeba troszkę wyboczyć, wiesz. No ja zaś nie ma tako z tych, żeby ich tak bez przezywała. Starka, to my tu mamy w tej izbie wyrozumiało. Sami zresztą widzicie. No toż trzeba, wiesz, ale jak trzeba pomóc, to trzeba. I no ja ci powiem, wiesz, chociaż mu swoje lata, ale mam ta zegródka też koło chałupy. I powiem ci, ja się już nie poradza doczekać, aż wyleza na ten dwór. No i moja żona też tak. Ja? No obyś, my by się tak czeko, z nią zgodały. Ona czeko na ten moment, kiedy będzie mogła wyleźć na ta zegródka, podziubać, posadzić. Ja. Ona tak szaje tej zegródce. No widzisz, to hobby jo. To ja tak, potem to ci... tak myślę, że jo i nie będę przeszkadzał. Ja, no nikiedy może rek ci powiem, wiesz, bo jak do sadzenia kwiatków, czy tam do przyszczygowania różów, albo czego, to rychtyk tego chłopa nie trzeba, bo ci powiem, spieprzy to. Jak ta babsko ręka to chyci, to ci powiem, to to wszystko na meda. I no wiesz, jak to potem mnie tak uciecha, jak ci tak już narcyzy zaczną wylazować, tulipany fajne, gladiole się posadzi, georginy, jak to wszystko powylazuje, jak ta ziemia się tak obudzi na ta wiosna, ale tak oby my się budzili. Bo my to tak wszystko z umie w doma na tej zagrodce mamy. Te kwiotka, wszystko ja? Jest zielone, wszystko jest fajne, no ale ja ale, myślałem, że to tak samo sobie to ja rośnie. Samo, a ty myślisz, że to do ziemi samo wlazło? Tam trzeba dziura wykopać, trzeba ta cebulka tam wsadzić? Trzeba to podloć, trzeba temu poruszać, trzeba to oplewić, trzeba o to zadbać, tak jak o dziecko. A ta wiosna to już jest teraz za pora dni. Ja? Starko, ja? W takim razie wy bojejcie dali, a ja i da mojej żonie pomóc, bo to aż głupio się ja? Przyznać, że ja i tak rzadko pomogą. No widzisz, i to se dopiero będziesz wiedział, ile w takiej zegródce jej roboty. Ale powiem ci, że choć se człowiek narobi, wiesz, i jak tej babie pomożesz, to to bardziej docenisz. Ale jak przyjdzie lato, a tak se siedniesz w laubie, a ci tak piękne kwiatka wiszą, takie co kwitną, takie kolorowe. Powiedz, czy to nie ma uciecha? To je tu pada, że je robota przy tym. To je ale tako, je że to... hej! No widzisz, a samo się to tam już zrobiło. Już mi teraz nawet na sama myśl zawonił i ten wóz grilla. Ja, wóz, prask, skrzydełka, nie? To ja wiem, ale na to jeszcze musimy trochę poczekać. Ale powiem ci, słoneczko już coraz je wyży, coraz bardziej świeci, że jak już przyjdzie ciepło, to nas nic w tej chałupie nie utrzymie. Po tej zimie, jak się trowa zazieleni, pra, to już będziemy durch na placu. Ja, durch. A grilla będziemy robić każdy tydzień. Zaprosimy sąsiadów, znajomych, zaproszymy, będziemy grillować. Nie no, pytanie, czy te sąsiady będą mogły do nas przyjść? No wiesz, ja mam nadzieję, że ja, że to rozpominie i że nadejdą takie czasy, jak było kiedyś. Ty, Maryjka, co robisz dzisiaj na wieczór? A nic! No to przyjdź na grilla. Dobra, a co mam przynieść? A przynieść tam jako kraw za ogórków, a ja zaleca powóżt. Starko, i tak niewiele trzeba było, żeby się radować, żeby się cieszyć z tego, że mamy sąsiadów, znajomych i tak do kupy my się spotykali. A teraz? Ach, teraz to wszystko jakoś takie... Ci powiem, nie podoba się mi to. Rychtyk mi się to nie podoba, bo ani chcę pogadać bez okna, bo już są tacy, co się boją, żeby tam nie przyjść bliżej, czy tego. A ja to smola, ja padam, co ma być, to będzie. Ale brakuje tego. Rychtyk, brakuje tego, a teraz jak przyjdzie to lato, to ja sobie tego nie wyobrażam, żeby starko, tak samemu tak na tej zegrodzie siedzieć. Że my we dwójka tego świata nie zmienimy. Nie, nie, nie. Ale możemy już teraz zasugerować, że nie ma to jak się spotkać w dobrym towarzystwie i niekoniecznie w izbie u starki, ale na swojej zegródce ze sąsiadami, z rodziną.
No, jak chcecie, to starka też przyjedzie. Ja. A że ona też je rocznikowo, to ja ją mogę przywieźć. Ja, bo to przynajmniej się pójdzie odkazić też trochę. A jak się jedzie autem, to po tym nic. Też człowiek je po stracie. Nie? I to je no. Myśl. A mamy fajne lauby przy chałupach, w każdej chałupie, to se siedniemy, zrobimy tego grilla. I to będzie uciecha. Jak to kiedyś było, tak i teraz. Wiosenny grill już na nas czekał, a my tymczasem w izbie u Starki kosztujemy, ba delektujemy się tą pyszną babką cytrynową z lukrem na wierchu. Rarytas. Tych naszych kamerzystów też poczęstujemy, niech se synki skosztują. I smakuje ci ta zista? Pyszna. No widzisz, bo wiesz, czemu ci smakuje? Bo to jest tak robione od serca. Bo jak nie dosz serca w to wszystko, co robisz, to to nie będzie dobre. A jak to robisz ze sercem do kogoś, to to musi smakować. Tak jak ten grill będziemy robić, tak nam też to będzie smakowało. Starko, ja oprócz tej cytrony i to wasze serce tu czuję. No to się ogromnie raduję. Powstrzyma nas, my przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Nie obchodzi nas, czy pada deszcz, przecież parasol. Uśmiech mieć na twarzy, spełniać to, co nam się marzy. I nieważne dokąd, kiedy, gdzie, świat zagadką dla nas wielką jest. Odpowiedzi w mig znajdziemy, gdy go razem zdobędziemy. Bo nic, naprawdę nic, nie powstrzyma. Przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Pakuj zaraz też i bagaż swój, smak podróży razem z nami czuj. I wyruszaj z kobietami, co śpiewają z walizkami. Nawet gdybyś dzisiaj wahał się, to wnet razem przekonamy cię, że potrzeba tak niewiele, by być naszym przyjacielem. Bo nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Powstrzyma nas, my przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Nic, naprawdę nic, nie
powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Znamy się długo, czasem nawet zastanawiam się nad datą i okolicznościami poznania. Chyba na próżno. Zresztą, po cóż szukać tej daty? Jedno jest ważne, większość z Was rozpoznaje go po charakterystycznym śmiechu, a ja widzę w nim dobrego gospodarza programu Biesiada z Vanessą i fantastycznego kumpla w branży. Choć od wspólnej kawy nie stronimy, to dzisiaj postanowiliśmy wypić ją w izbie u Starki. Razem ze mną radiowiec, konferansjer, organizator biesiad utrzymanych w śląskim klimacie, Piotr Scholz. Witam serdecznie. Godaj czy mówić? Ale godaj! To znaczy, ja godam troszkę po raciborsku, u Was jest inaczej, wiem. Mimo to, że to jest raptem 10 km. Witam Was serdecznie, ludzkowie, kochani. No, bardzo przepraszam za swój wygląd i powiem jeszcze tak, że przez tę pandemię niestety mi się przybrało. Ja nigdy nie był chudy, ja nigdy nie był szczupły, nie zawsze ten brzuch jakoś tam wystawał, ale co się teraz dzieje, to już naprawdę dobrze, że ten stół przynajmniej tego nie widać. Łon piękny i wspaniały jak zawsze, ale jo! Drodzy Państwo, już rozpoznaliśmy go w pierwszych sekundach. Radiowiec, rozgadany, taki słowotok się pojawił. Aczkolwiek od wiek wieków zarzuca mi jedno, że kiedy się spotykamy prywatnie, to go domy. Przed kamerami no Tomek zaczyna mówić. Zatem Piotruj, żebyś się czuł po swojsku i o też by dagodą. Szkoda, że nie mam kalendarza, ale teraz to wszystko elektroniczne jest, bo kto musiał ten dzień i data i godzinę zapisać złotymi zgłoskami. Dobrze, żartujemy oczywiście. Tak, ale... z ciekawości. My się z Nomek chciałoby się powiedzieć jak stare łyse konie. No i ja pamiętam, Grzyś wesela jeszcze robił. I to nie są żarty wcale. Ale bo... to nie było twoje wesele. A nie, no coś ty. Ja, na moje wesele to chyba się już nasi widzowie nie doczekają nigdy w życiu. Godomy z sobą niespełna kilka minut, a już padło 2 czy 3 razy słowo słuchacze. Czyli pytanie to jest takie bardzo ważne. To jest takie zboczenie, że ja wprawdzie mam taki swój epizod kilkuletni w telewizji Katowice, pamiętam, co jest piękne i fajne, że po tylu latach już tego programu nie ma z 15 roz, moim udziałem oczywiście, a ostatnio, ja wiem, to był grudzień chyba, zaś na parkingu w Katowicach ktoś mnie tam rozpoznał. Także telewizja robi dużo. No wprawdzie, godą, mam ten kilkuletni epizod. Program był za 15:08 rano w niedzielę. Normalni ludzie o tym czasie jeszcze śpią, ze mną na czele. Ale miał też taką wielką oglądalność, pamiętam. Generalnie to ja, to radio. I powiem więcej, jak wprowadzili we wszystkich możliwych rozgłośniach niestety kamery internetowe, widok ze studia, to ani się już podropać, ani w nosie podłubać, no masakra, no. A tak w ogóle, jak zaczęła się ta twoja przygoda z radiem? To było dawno. Zawsze moim marzeniem, o dziwo, była telewizja. Do tego stopnia, że jak ja był mały, taki bajter, ja taki zeszyt miał, zamiast się uczyć, bo mama tego pilnowała, żeby ja się uczył, to ja sobie pisał program telewizyjny, a potem, że go na głos przedczytał. I także chcę zapowiadał program. Oczywiście to, że ja mieszkam tutaj, to jeszcze w latach, kiedy nie można było go dać tak oficjalnie po śląsku, znaczy przynajmniej źle to było odbierane, to po tym, że stwierdził, że jednak no, chyba telewizja to za wysokie dla mnie progi, no i spróbujemy swoich szans w radiu, to był czas... To ja ci wejdę w słowo, czyli mamy coś podobnego, wiesz, ja za łebka odprawił mszę i księdzem rzech nie został. I to był czas, na szczęście mi się udało, to był czas, bo ja kompletnie nie jestem wyszkolony w tym, jeżeli chodzi o media. No teraz myślę, że ja, ale wtedy kompletnie nie. Zaczęło się, to był czas, kiedy te rozgłośnie prywatne, to były lata 90., dokładnie 93. rok. I to był czas, kiedy te rozgłośnie prywatne i te ogólnopolskie teraz, i te lokalne nadawały bez tak zwanej koncesji. One po prostu kupowały sprzęt, uruchamiały radio, a potem dopiero martwiły się o koncesję. I tak było z Radiem Park w Kędzierzynie, dokładnie w Koźlu. Tam też to radio zaczęło nadawać. Ja pamiętam, mieszkając całe życie w Nędzy, że to radio odbierał i tak sobie myślałem. Nędza, miejscowość. Nędza, miejscowość, tak, żeby była jasność. No i tak sobie myślałem, no pojadę, najwyżej mnie wycietną, spróbować mogę.
No i żech tam pojechał kiedyś piękny poniedziałek, to był 28 lut 1993 rok, chyba troszkę później, bo to radio zaczęło wtedy nadawać. No w każdym razie pod koniec lutego. No i ówczesny naczelny mnie przyjął, dał mi 2 tygodnie na to, żeby się jakoś postarać, coś tam zrobić przed mikrofonem, o pieniądze się wtedy nie pytał. Przez 2 tygodnie, że musiał do tego koźla maluchem starym jeździć, starym maluchem ten. Pamiętam jak dzisiaj. No a po 2 tygodniach okazało się, że jednak mogła zostać. No i to zostało do dzisiaj. I to była taka ta twoja przepustka, bramka do stacji radiowych, bo to potem znaczy, zaczęło się odwiedzanie innych stacji. To znaczy ja powiem tak, że ja wtedy robił w takim miejscu w Rybniku i tam były szanse na awans. Ja tam był prawą ręką praktycznie właściciela tej firmy i on jak usłyszał, że ja przychodzę do radia, że ja chcę tą robotą ciepnąć tam u niego, to pamiętam bardzo dużo mi oferował i ja wtedy bardzo mocno ryzykował, bo tam jednak była szansa na to, żeby się rozwinąć, żeby więcej zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja wtedy postawił na to radio i przez pierwszy rok, że do końca pewności nie miał, czy dobrze że zrobił. Czas pokazał, że oczywiście, że tak. No a to przechodzenie do innych rozgłośni wzięło się stąd nie dlatego, że ja chciał. Po prostu w Radio Park to były zmiany właściciela, naczelnego, za którym poszedł cały zespół, pamiętam, i wtedy w innej z kolei rozgłośni ja tylko grzecznie poprosił o to, żeby mieć lepszy sprzęt na nagrywanie i się okazało, że następnego dnia, że już tej radio nie robię. No a z kolei jeszcze takie radio jedno było w Knurowie, tam z kolei się okazało, że ja chciał zostać radnym, to było radio samorządowe, no i tego też ta ówczesna władza tego miasta nie zaakceptowała. Ale widocznie było to bardzo dobre doświadczenie do ciebie, bo trafiając do rozgłośni w Raciborzu, już tu takich chocków, klocków nie było. Tu bardzo dobrze się czujesz ze swoim programem od ponad 20 lat. To znaczy, ja powiem tak, jak ja zaczynał, to oczywiście największy mój problem to był akcent. Do tego stopnia, że mi kazali jeździć do Opola, pamiętam, do teatru, do takiej pani Zosi, aktorki, którą pamiętam do dzisiaj, która mnie miała nauczyć tego, żeby kiedy posługuję się językiem literackim, nie było słychać u mnie ten, bo ja pamiętam to pierwsze nasze takie spotkanie już po tym, jak tam przyszło do tego radia mojego pierwszego, takie spotkanie z moim szefem i on mi powiedział, wiesz co, robisz to dobrze, tylko czemu u ciebie jest dziennik, a nie dziennik? Czemu u ciebie zawsze jest, bo ja zaczynam od serwisów, ja nie był prezenterem radiowym, czemu zawsze jest mieszkanie, a nie mieszkanie? Ja go tam, to co, to już nie robię, a nie robisz, ale będziesz musiał się tego nauczyć albo wyzbyć. Będziesz musiał jeździć do tego Opola na swój własny koszt i się tego nauczyć, że jeśli zależy ci na tej pracy, to będziesz się musiał tego akcentu wyzbyć. A później, jakże już zaczynał robić to po śląsku, to było w Knurowie, to tamtaj z kolei było coś takiego, że pamiętam, były te zarzuty, tyś jest nasz, tyś nie jest nasz. I to wynikało z dwóch powodów. Pierwszy powód to był taki, że ta gwara w raciborskim powiecie jest troszeczkę inna, tam tych germanizmów jest więcej niż zaciągłości są z języka czeskiego i niemieckiego. Niż na przykład na Górnym Śląsku typowym, jakim jest Knurów. A druga rzecz jest taka, że jak się pracowało 6 lat i praktycznie się w ogóle nie posługiwało gwarą, no bo ja przyjeżdżał wieczorami, na następnego dnia człowiek znowu do tej roboty jechał, to ciężko mi się było przestawić na gwarę. Znaczy, ja praktycznie cały czas mówił. Tak było. I zaś się musiał na nowo tej naszej śląskiej kotki nauczyć. A w Raciborzu, a ściślej pamiętam w Pietrowicach na targach, Leon mnie zapowiadał, znany pewnie naszym widzom, pan Leon M. Borodo, Leonard. I pamiętam ta jego zapowiedź, że mu za to wdzięczny do dzisiaj. On to tak zapowiedział mniej więcej, słuchajcie, a to jest ten synek naszej ziemi, ziemi raciborskiej i teraz go tutaj zaproszymy na scenę. I to było miód na moje serce, bo się nagle okazało, jak znali mojego ojca, znali moja mama, wiedzą kajomiszką, że ja się już nareszcie nie muszę tłumaczyć z tego, jak godą, tylko ważne, żebych godął i żebych to robił dobrze. No i tak już zostało, no już tego 22 lata prawie. Ale jak godasz teraz o tej scenie, o tym wyjściu na scenę, to słuchacze radiowi w zasadzie rozpoznawają cię po głosie i charakterystycznym śmiechu. Pewnego dnia wychodzisz na scenę i jest takie zderzenie jakby dwóch światów. Tego świata zamkniętego w studiu radiowym
i otwartego z publicznością. To znaczy, to nie chcę, żeby to zabrzmiało jak fałszywa skromność, ale w dalszym ciągu jest tak, że jednak to studio jest taką oazą. Mimo tej kamery tam w rogu i tej świadomości, że cały czas ktoś cię obserwuje, to jednak ten mikrofon, to jest te słuchawki, odsłuch i to jednak jest ten mój świat, to takie, jakby to powiedzieć, tak jak czuję się jak ryba w wodzie. Ja nie chcę oczywiście powiedzieć godą, to nie chcę, żeby to zabrzmiało fałszywie, że po iluś tam latach tych przeróżnych imprez, że mam jakiś problem. Nie, ludzi jest czasami 6-7 tysięcy, człowiek wychodzi, jeszcze ci akustyk powie do ucha, że musisz szyć, to znaczy nawijać, bo się zespół nie zainstalował. Oczywiście, że lata praktyki robią swoje. Natomiast zawsze mi się marzyło być na przykład szefem, mieć swoje radio. To było zawsze moje marzenie, już niespełnialne, bo za stare już na takie rzeczy w tej chwili jest, ale niż na przykład mieć jakiś taki program estradowy i nie wiem, szaleć gdzieś tam, to... Ale czemu go też, że za stary? No teraz taki właśnie poważny, taki prawdziwy pan prezes. Jak to ktoś kiedyś policzył, 400 tysięcy trzeba mieć na dzień dobry, żeby radio uruchomić, to po pierwsze, a po drugie, konkurencja jest w tej chwili taka, że przebić się, myślę, że byłoby ciężko. Czyli, drodzy Państwo, wszystko stało się jasne. Tu nie chodzi o kasę, tylko o to, że konkurencja jest zbyt wielka. Program, kiedy prowadzisz w lokalnej stacji radiowej, nie wiem, moim zdaniem, to jest swego rodzaju fenomen. Ponad 20 lat. Ten 22. Prawie, bez paru miesięcy. Ten są prowadzący. Niewiele zmieniono ramówka tego programu, a słupki popularności no wcale nie spadają. No właśnie, ja znowu nie chcę zabrzmieć fałszywie, ale ja nie wiem, na czym polegał fenomen tego programu, dlatego że ja próbował parę razy zmienić, Na samym początku, po jakichś 2-3 latach, to ja pamiętam, ja zaczął zapraszać do studia ludzi, którzy piszą książki na temat Śląska, piszą wiersze, pamiętam taką pani Natalia, która mi tam swoje te tomiki wierszy przynosiła i te obrzydliwe telefony. Na zasadzie, że mi obiad nie smakuje, jak tego słucham. Było mi przykro z dwóch powodów, bo to był mój gość. To był ktoś, kogo twój czas cenny poświęcił, żeby do radia przyjść i ta audycja razem ze mną zrobić na żywo. Potem, że stwierdził, że nie ma co się na naszych słuchaczy, czy na moich słuchaczy obrażać, tylko trzeba im dać dokładnie to, czego chcą. Czyli ludzi niestety, albo stety, w zależności jak się na to patrzy, interesuje, czy o się ożeniu, wiele mam klusków na łowiot. No teraz jest tym problem, bo praktycznie za łędziela siedza tam w tym radiu. Czyli takie tematy proste i przyziemne. Tak. I to jest dla ludzi ważne. I też ważna jest muzyka. To znaczy staram się zawsze, żeby nie było tego samego. Może gdyby mój program byłby codziennie, na przykład, to byłby problem. Miał go mu raz w tygodniu, więc to jest też tak, że z doborem piosenek problemu nie ma. Natomiast staram się zawsze, żeby jednak się nie powtarzać, żeby ludzie mieli co innego. I co jeszcze jest bardzo ważne, że jak ktoś zadzwoni i chce, nie wiem, dałabym ci dała, czy na przykład kalendarz zespołu, życzenia dla ciebie dokładnie, zespołu Duo Phoenix, dwa Finiki, to żeby to mieli. Może nie od razu, ale najpóźniej za godzinę czy za dwie, albo w tym programie, w tym dniu. I zawsze jest tak, że ktoś chce, poprosi o piosenkę, co jeszcze jest istotne, także też myślę, drobno z pozoru rzecz, ale u mnie za życzenia się nie płaci. Po prostu ktoś się dodzwoni, może życzenia przekazać, ma piosenkę, on za to nie musi, inny rozgłośnie, u innych rozgłośnie jest inaczej. Ale powiem, że żeby nie było tak słodko, to no bo jak ja zaczynał, to jeszcze jedna tylko rozgłośnia nadawała i te śląskie szlagry. To było daleko od Raciborza, więc nie było się czym przejmować, nie było internetu. Pewnie był, ale nie na tyle dostępny czy popularny jak teraz. No i przede wszystkim rozgłośnie nie nadawały jeszcze w internecie. Jak nastąpił internet taki ogólnodostępny, jak rozgłośnie zaczęły nadawać w internecie i jak powstało takie jedno radio, bardzo popularne. Grające dzisiaj ramówka w zasadzie tak, cały dzień, podobno do formatu twojego to programu. To przez pierwsze 2-3 miesiące od powstania tego radia, no było ciężko. To znaczy okazało się, że te słupki tam spadają i ludzie, wydawało mi się, na stałe się już przenieśli do Ingrzyk. Okazało się po 2-3 miesiącach, że jednak nie. I nawet jak w tygodniu, bo czasami jadę i słucham tej stacji i słyszę swoich słuchaczy tam u nich, to jest dla mnie istotne to, że oni nawet jak czegoś innego słuchają w tygodniu, że jest ta niedziela, jest ta 12, to jest dla nich święta godzina i nie ma zmiłuj się. Po prostu jest radio Vanessa i koniec. Czyli nie boję się użyć stwierdzenia, że udało ci się stworzyć swego rodzaju dzieło medialne.
No i co ja ci mu powiedzieć? Przez skromność nie zaprzeczy. Piotrek, byłeś przyzwyczajony do imprez plenerowych, tym samym spotkań z ludźmi. Teraz tego nie ma. Powiem tak, bardzo mi brakuje tych, bo ja godam, na początku było różnie, trzyma człowieka ten, ja jeszcze pamiętam tych targach, jak ja pierwszy raz miał wejść, to mi się nogi uginały. Więc było różnie, było ciężko. W tej chwili jest tak, że ja uwielbiam właśnie te rozmowy z tymi ludźmi, bo na przykład zapowiadam zespół X czy Y, trwa koncert, a ja mogę między nimi się tam chodzić, rozmawiać. I co jeszcze jest fajne, że ludzie mi opowiadają o swoich różnych prywatnych rzeczach. To jest genialne, to jest wspaniałe, że ty, wiesz, a rozwiodła, że się z chłopcem, naprawdę, tak było. A nie wiem, synek mi się urodził. Ja czasami nie wiem, bo tak mi się raz też zdarzyło, że jak się zna tyle ludzi, że ja nie wiem, z kim ją godą. Ten, wiem, że ta osoba z nim. Czyli kojarzysz, ale tak nie do końca wiesz, gdzie zaszufladkować. Ale to, że ta właśnie pani mi powiedziała, że się urodził synek, to było dla mnie najważniejsze. Nawet jak ja nie wiedział, kto to do końca jest. No, czyli, jeszcze... szanowni państwo, nie no konferencje, nie no radiowiec, ale i chodzący konfesjonalny. Ale ja nie chcę powiedzieć, że no, w końcu, że miał być kiedyś księdzem, a to było dawno, jeszcze po szkole podstawowej. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jedna wielka moja larubka, bo też mam różne swoje dni, też bywały różne zakręty. To nie jest tak, że całe te 22 lata to jest pasmo tylko samych, nie wiem, radości, samych zwycięstw i oczywiście, że bywało różnie. Natomiast no, liczy się to, co jest na końcu, czyli w rozgłośni prywatnej tak jest, że słuchalność to jest liczba reklam. A u mnie zawsze jest problem, żeby te reklamy po prostu się zmieściły w tym programie, a nie to, że ich nie ma. One zawsze są, tylko jest problem, żeby je tak zmieścić, bo to pewne normy i przepisy obowiązują. W godzinie nie można mieć na przykład więcej niż 12 minut reklam. Piotrek, szczerze to cenię cię za przywiązanie do swojego stylu. Proponujesz go od ponad 20 lat. Myślisz nad tym, żeby teraz, na przykład po tej pandemii, wychodząc na scenę, coś zmienić w swoim programie, zmodyfikować go? To znaczy, ja myślę tak, że ja też kiedyś myślę, na czym to polega. Nie wiem, może ktoś się nie zgodzić. Ja tak to tłumaczę, że ja nigdy, po pierwsze, nie wstydzę się swoich wad, nie udawam kogoś innego. Ja po prostu jest naturalny. Można lubić lub nie lubić i myślę, że na tym to polega. Cały sekret tego, co się dzieje. Co nie oznacza oczywiście, że po 20 latach wypadałoby coś zrobić, z tym, że ja mam mnóstwo wad, a propos jeszcze wad, no i jedną z nich to jest to, że wszystko robię na ostatni moment. Jeżeli muszę się do czegoś przygotować, no to na ogół dzień przed, ale a czasami wolę budzik nastawić, wcześniej się obudzić, zrobić to w tym dniu, chociaż wcześniej był tydzień, żeby to przygotować. I to oznacza też to, że ja w tej chwili jeszcze o tym nie myślę w sensie takim konkretnym, żeby ten... Myślę, że jak to światełko się zapali i być już wiadomo, że nie wiem, pandemia się skończy za 2 miesiące, na marginesie powiem, kompletnie w to nie wierzę, ale to jest inna rzecz. No to wtedy myślę, i kiedy nie wiem, przede wszystkim, i kiedy ty wiesz coś na ten temat pewnie, i kiedy w tym kalendarzu moim zaczną się te jakieś wpisy pod tytułem, że w tym niurzek jest tam, w tamtym niurzek jest tam. To na tak kilka dalej. Godzin przed występem się do tego przygotujesz. Nie, no myślę, że wcześniej. Oczywiście, że trzeba by coś było zmienić, natomiast czekam na to światełko w tunelu i jak cała kultura zresztą. I jeżeli to światełko się zapali, to wtedy o tym pomyśla konkretnie. Natomiast to, że trzeba coś zmienić, to oczywiście jest poza dyskusją. To nie ulega żadnej wątpliwości, że scena i praca z mikrofonem to taki swego rodzaju teatr. A tak patrząc z innej strony, jaki faktycznie jest ten Piotr Scholz? Ja myślę, że troszkę inny niż radiowy, ale ja bardzo, tak powiem, mocno staram się o to, żeby ta swoja prywatność jednak zostawić do siebie. To nie do końca się udaje, bo jak się mieszka w takim małym środowisku, i wszyscy cię znają, no to trudno do końca o tym. No, są takie dziwne sytuacje, bo ja na przykład pamiętam kiedyś w sklepie kupuję ta najtańszą wodę mineralną i ktoś tak na mnie patrzy, poznał mnie i go, no jak to ty kupujesz ta najtańszą? No a to co, to muszę kupić po 5 zł, ja mogę kupić za 0,69. Nie no, staram się być normalny. Woda sodowa mi nie odbiła na szczęście i to ludzi czasami dziwi, że jeżdża takim autem, jakim jeżdża, które już ma 6 lat w tej chwili, że nie wiem, kupuję najtańszą wodę mineralną w jakimś super... No bo to, że w ogóle robię zakupy w tych supermarketach najbardziej popularnych, to też ludzi czasami dziwi. No i troszkę innej też muzyki słucham prywatnie. Takim moją pasją to jest André Rieu.
skrzypek. I powiem, że bardzo mnie cieszy, że tych moich słuchaczy, bo ja ich tak próbuję zarażać, tym André, to przynosi skutek. Może nie taki, jakby chciał, ale co najmniej kilku słuchaczy już chce się wybrać do mnie, ze mną do Maastricht. To jest takie miasteczko przecudnej urody w Holandii. Powiedzieć, że węsza to swego rodzaju jakieś zaangażowanie twoje w otwarcie biura, na przykład turystycznego, i zaproszenie większości fanów André, żeby pojechać razem na koncert. To znaczy, podróże są w ogóle moją fascynacją, nie wiem, no to co, gdybym miał, nie wiem, pieniędzy mnóstwo i nie wiedział, jak co z nimi zrobić, to właśnie bym wiedział, to zrobiłbym w ten sposób, że przeznaczyłbym je na podróże. To, że nie mogę już drugi rok rzędu wylecieć do Ameryki, tej mojej ukochanej, szczególnie do Arizony na przykład, tam jakbych był, znaczy jak wierzył w reinkarnację, to na pewno w poprzednim wcieleniu w Arizonie, że mieszkał, nie wiem kim, że tam był, ale na pewno, że tam mieszkał, bo jakoś mnie tam ciągnie strasznie. Taką podróż mi się marzy autem z Chicago do Phoenix, do Arizony. No ale to wszystko nie może być zrealizowane z powodu pandemii. Także na pewno bych dużo jeździł też jeszcze w czasie wolnym. Jedno jest pewne. Niekoniecznie słuchając radia dowiecie się wszystkiego o Piotrze, ale dzisiaj udało mi się go odpowiednio podpytać, dopytać i z pewnością ten rąbek tajemnicy został ujawniony. Większość z Państwa kojarzy Piotra z rozgłośnią radiową. Dzisiaj udało się go zaprosić do nas, do Izby Ustarki i poznać nieco bardziej prywatnie. Piotrek, jak się czujesz w naszej Izbie Ustarki? Bardzo dobrze. Pierwsze słowa, jakie mi przyszły do głowy, jak się tu w los i to, że ich wypowiedział, to było to, że to jest dokładnie tak, jak było u mojej umy. To naprawdę tak było, no, to moja uma o świętej pamięci, ale tak mi brakuje tych czasów, bo ja pamiętam, jak się tam, jak jeszcze był bajtlem i ten chleb z fetym, jak się po niej do umy szło, ona zawsze namazała ten ogórki jeszcze w tym, ludzie złoci, to człowiek, no, starość nie radość, Tomek. Człowiek się już niestety kończy, takie młodość, czasy. Nie wieczność, a z drugiej strony też żeście to na pewno zauważyli. Cokolwiek by Piotr nie powiedział, zawsze tematem nawiązuje do jedzenia. No to widać niestety po mnie cały czas, szczególnie teraz w tej pandemii, kiedy się praktycznie nic nie robi. No ale jakby to powiedzieć, mój ktoś z rodziny opowiada to jako dowcip. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest prawda. Zawsze jak siedzimy w takim większym rodzinnym gronie, to on zawsze opowiada coś takiego od paru lat, że jakby Peter miał do wyboru w bramce numer 1 seksowno szwedka, a w bramce numer 2 stół szwedzki, to by wybrał bramka numer 2. I coś w tym jest. I tym akcentem, drodzy Państwo, chciałem Piotrowi podziękować za wspólną pogawędkę i mile spędzony czas bardzo, w Izbie Ustarki. Dziękuję za zaproszenie, no i myślę, że się zaś na jakiejś imprezie zobaczymy, będziemy widzieć. No, fajną już koszulę, wiesz. Nie, żebym się specjalnie obległ do Piotra, ale do Państwa.
płyty wykonawców, którzy goszczą w programie, rozmowy w Izbie u Starki. Można nabyć w sklepie internetowym www.śląskiepłyty.pl. Kolejny odcinek rozmów w Izbie u Starki dobiegł końca. Cieszę się, że udało się zainteresować Państwa ciekawymi tematami dotyczącymi naszej małej ojczyzny. Tym samym jestem dumny, że w tym odcinku udało mi się pokazać miejscowość, która jest mi bardzo bliska. No i nieodzownym elementem naszych spotkań jest muzyczny gość, który tym razem, sami przyznacie, również był nietuzinkowy. Dziękuję za poświęcony czas, za uwagę i kłaniam się nisko. Tomasz Ciba.